Współpraca Republiki z Zakonem Jedi pozwoli nam zrozumieć tajemnice galaktyki i okiełznać je dla wyższej idei. Moc wskazuje nam drogę. Brzmi jak zakon, który pamiętam. Wszystko, co zbudowała tu Kree, zniszczyła katastrofa, której nie mogła przewidzieć. Czasem mam wrażenie, że historia zatacza krąg. Kolejny czysty. Teraz będziemy mogli polecieć z prądem na drugą stronę. Kto zadaje pytania, znajduje odpowiedzi. Swoją siłę. Nie tym razem. Zaczynam się martwić o ten projekt. Nie naszą rolą jest wątpić. Nawet padawani czują, że coś jest nie tak. Zi na pewno zdoła go odszyfrować. Witaj, Jedi. Wrogowie pokoju zagrażają pograniczu galaktyki i naszej republice. Gdy przekroczymy otchłań, Tanalor może stać się naszym bastionem.
Symbol nadziei i sprawiedliwości dla zewnętrznych rubieży. Tanalor był dla niej czymś więcej niż misją. Był marzeniem o lepszej przyszłości. Thank you.
tyle zajęło? Przybyłam tak szybko, jak mogłam. Mój mistrz mnie wstrzymał. No, o to nie musisz się martwić. Przynajmniej tutaj. Teraz możemy dotrzeć na szczyt. Uważaj na siebie, słyszysz? Poszukajmy w środku. Miecze świetlne. Dobrze, że nie potrafią korzystać z mocy. Trzeba to zhakować. Tak się to robi.
Nie przejdę. Dziwne urządzenie. Chyba zepsute. Zbliża się! Zniszcz go już! Santari! Czymkolwiek jest to urządzenie, Dagan zabił innych Jedi, żeby je zdobyć. Musimy je otworzyć. Mistrz Tapal chyba też ją miał. To okno prowadzi z powrotem na zewnątrz. Mistrz Cordova twierdził, że Santari Kree miała laboratorium na Księżycu Kogo. Może tam się czegoś dowiemy. Niezłe znalezisko. Pokażmy to Zee. Złazimy! Pamiętaj swoje! Zagoi się! Dzięki za pomoc.
Na pewno. Halo! Niech nam ktoś pomoże. Wspaniale. To mówiłam, żeby nająć przewodnika. Brawo, co za pokaz! Podejdź tu, mój drogi wojowniku! Nie widziałam takiej walki od czasu mistrzostw. Jesteśmy twoimi dłużnikami! Co tu robicie? Szukaliśmy największych, najsilniejszych bestii do walk! Zwycięzca bierze wszystko! Na naszym stole holotaktycznym, oczywiście. Holotaktyka, Tak jest! Pomogłeś nam zebrać potworne dane do naszej gry? Gdy tylko znajdziemy dla siebie jakiś spokojny kąt. Mój przyjaciel może będzie zainteresowany. Prowadzi salon Pailuny. A, tak. Ten salon w Azylu Wędrowca. Ta nora? Nie wiedziałem, że jest otwarta. Dobra, niech będzie. Z chęcią zaprezentujemy holotaktykę u Pailuny. Trochę rozruszamy to miejsce. Zbierajmy się, Tulimu. Wszystko w swoim czasie, Bima. Do zobaczenia. Dasz radę! O, przestań marudzić. Już kończę. Oj, gotowe. Cóż za rozpiętość. Jak na szybołowa przystało. Pewnie potrafisz oblecieć kobo dookoła, co? Okej, zmykaj. Odwiedź mnie czasem. Moc jest ze mną. Głąbie. Coś ty w ogóle za jeden? Nazywam się Targo. No, to jeśli ci życie miłe, chodź ze mną. To jest terytorium jeźdźców. Ha ha ha!
Kolejny holokrążek łowcy nagród. Pokażmy do Cage. Blaszaczek. Teraz! Zobacz, Billy. Prioryt. Jestem trochę zajęty, Cal. Wszystko dobrze, Cal. Trzymaj się z dala od mojego priorytu, jasne? Wszystkie towary pozyskano całkowicie legalnie, jakbyś się pytał. To ładna rzecz.
Nigdzie indziej tego nie znajdziesz. Hej, młody! Mam złe wieści na temat naszego ulubionego fanatyka z Ordo Eris. Dowiedziałem się, że Zorg Tormo wyznaczył nową nagrodę za moją głowę. Serio? Jedna z twoich stałych klientek mi powiedziała. Śledzi ruchy pomiotów Haksjonów, więc tym razem możemy ich wyprzedzić. Nie, ten gość mógłby już odpuścić. Cieszę się, że znów jesteś na Kobo, Kal. Nie obijasz się, co? Poza tym zawsze stawiasz dobro innych ponad własne. Skąd wiesz? Pachniesz adrenaliną. Masz błoto na spodniach i rozbiegany wzrok. Nazywam to okiem łowcy. Aby wytropić zwierzynę, myśliwy rozwija zdolność obserwacji. Gwoli ścisłości. Twoje przyjazne zachowanie w ogóle mnie nie przekonuje. Tak? Żebyś wiedział. Jesteś naturalnym łowcą i bardzo dobrze o tym wiesz. Chyba spotkałem już całą twoją załogę, Kal. Tę starą. Wydawało mi się, że między tobą i Sir wyczułem jakieś napięcie. Zawsze dziwnie spotkać się z kimś po tylu latach bez kontaktu. Sam nie mam zbyt wielu takich osób w swoim życiu. Ale to pewnie więcej mówi o mnie niż o tobie. Tak? Zostałem sam z Katą, a na więcej nie mogę sobie na razie pozwolić. Im więcej wokół mnie bliskich, tym więcej mam do stracenia. Mąk, masz chwilę? Podobno na Kobo przebywa właśnie wędrowny trubadur i droid DJ ze światów Jądra. Nie to spodziewałem się usłyszeć. Jak myślisz, czemu tu przybyli? Wybrali się na płaskowyż w dolinie, żeby samplować dźwięki dziczy. Odgłosy dziczy mogą być odgłosami zabójczych stworzeń. Martwi nie mogą robić bitów. Zobaczę, czy uda mi się ich znaleźć. Tego się spodziewałem. Do następnego. Witaj, przybyły. Wystarczy, Kal. Nie wystarczy. Dobra. Nie przypominasz innych poszukiwaczy? Nie. Oni wykopują bogactwa. Tulakt wydobywa to, czego nie da się łatwo uchwycić. Da się na tym coś zarobić? Mądrość jest towarem, który się nie psuje i na który zawsze jest popyt. Nie ociągaj się, dobra? To mnie nie zawiedzie. Chciałam się tego pozbyć. Oj, ktoś tu jest zainteresowany. To wszystko? Dobra. O, cześć! To ty! Widziałam, jak biegniesz przez las. Pamiętasz mnie? Nazywam się Toa. Jestem historyczką. Obecnie wolna strzelczyni. Kal, też wolny strzelec. Planujesz kolejne wyprawy? Oczywiście. To mój pierwszy wypad poza środkową rubież, ale widzę już, że to żyła złota. Setki lat temu ludzie nie mogli się doczekać, żeby zasiedlić nowe światy. I niech to szlak. Wybrali barwną planetę. Tak, to barwny świat. Ej, w razie czego daj mi znać, jeśli znajdziesz jeszcze te komnaty, dobra? Tak zrobię. Słuchaj, kolego, jak ci na imię? Kal. Moran, miło mi. Wydajesz się w porządku, Kal. Słuchaj, może jesteś po prostu kolejnym głupcem, który wchodzi jeźdźcom w drogę. A może coś z ciebie będzie. Ale to miejsce cię wykończy.
Rozumiesz? Uciekaj, póki możesz. Zapamiętam. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Znalazłaś jakiś przydatny złom? Mnóstwo. Jak tylko coś się zepsuje albo zjawią się jeźdźcy, wszyscy dają nogę i zostawiają swoje rzeczy. Więc Kobo jest dla nas, złomiarzy, kopalnią złota. Ha, nie inaczej. Jejku, spójrz tylko! Z pewnością dobry wybór! Trzymaj się, przyjacielu! Pora na nas.